Trzymajcie, witam was bardzo serdecznie, jestem Matipel i witam was w pierwszym odcinku. Co ja mówię? W drugim odcinku zagrajemy na Emergency Stories. Dzisiaj pokażę wam proces edytora. Także co, bez przedłużenia, lecimy z odcinkiem. Także wchodzimy do hali i odpalamy, czy nie odpalamy, no tu bierzemy, o, dzień dobry, sorry, spieszę się, przykro mi. Tak, wchodzimy w ten marker i bierzemy mule. Praca znajduje się tutaj, gdzie jestem, jak widzicie, tutaj w San Fierro, daleko tej płyty takiej od radia. Okej, podjedziemy sobie tyłem i się załadujemy. Oczywiście na prośbę, nie na prośbę w sumie, bo sam mi to Pyro napisał, że strasznie jest jaskrawa grafika w GTA. To była wina NMB, które wyłączyłem i teraz już nie powinno się tak wszystko dupczyć, za przeproszeniem. Okej, okay, załadowało nam 5 skrzyni, jedziemy do... tam, no dobra. Niech będzie, żeby się nie uszkodzić. Oczywiście jak ładujecie się w San Fierro, po dowiezieniu towaru do na przykład tam teraz gdzie jadę, to pokażę wam z powrotem ciężarówkę na właśnie to samo miejsce, z którego braliście towar, czyli do San Fierro. Już wam mówię, że nie musicie tutaj jechać specjalnie. Możecie wziąć towar w LV lub w Los Santos, tam też są takie punkty, gdzie można się załadować. I tam też możecie wziąć wypłatę, a nie tak jak wam pisze, że w San Fierro tylko. Nie, możecie tam i tu. No, w każdym mieście, tym dużym, bo w małych miejscowościach tego jeszcze nie ma. Nie wiem, czy będzie, może będzie, może nie. Ogólnie na serwerze jest dodany telefon, z którego... No, no co za ćwok! No widzicie takich ćwoków? No, farto, że mnie nie uszkodził, chociaż pewnie silnik. No i co za... Kurde, gnida jedna. Na serwerze jest do kupienia telefon. Jest też opcja smartfona, który jest jeszcze niedostępny w tym momencie. Ale pewnie w najbliższym czasie będzie dostępny. Ale właśnie, teraz pokażę wam teraz telefon. Odpalamy go za pomocą L. Wygląda on tak, taki ma wygląd. Możemy go zablokować, czyli wyłączyć go, lub wejść w menu. Tu mamy godzinę, mamy. Możemy wysłać wiadomość i odebrany, nowa wiadomość. Możemy sprawdzić stan konta bankowego, ale banku jeszcze nie ma, więc pewnie to wejdzie w życie niedługo. Tu możemy zawiadomić służby, pogotowie, państwo też pożarne, policję. Tego też jeszcze nie ma, ale już niedługo. No i mamy konto ważne, do kiedy mamy konto ważne. Według mnie telefon bardzo fajnie, tylko nie pasuje mi to, że on się pojawia na środku. Mógłby się pojawiać nad licznikiem, na przykład jak w samochodzie z prawej. Bo tak wiecie, no, komórka tak na środku się pojawia trochę dziwnie, no ale... Jeśli skoro tak twórcy chcieli, no to tak musi być. Ogólnie jak widzicie, trochę się wzbogaciłem w kasę. Ogólnie powinienem mieć już... 600, ale kupiłem ten telefon za 300, no, drogi jest trochę. Dlatego mam 1300, bo wczoraj troszkę pojeździłem, bo dzisiaj jest niedziela. W sobotę trochę pojeździłem właśnie na dostawczaku i zarobiłem. Chyba dostałem za 6 kursów lub za 7, 160 zł, także no źle nie jest. Dzisiaj też trochę pojeździłem z rana i teraz godzina 18, ja dla was nagrywam ten odcinek. Niedziela, a kiedy go wrzucę, tego nie wiem. Bo ostatnio wrzuciłem już wam emergency stories. No wypadałoby w końcu wrzucić coś z Counter-Strike'a. Ja mam do zrobienia filmik z Counter-Strike'a, no ale mi się nie chce ciągle go zrobić. No i też przydałoby się, nie, w sumie jak emergency ostatnio było, to teraz GTA na topie. Lub jakaś nowa seria, nie wiem. No póki co wiecie, póki nie kupię sobie nowego procesora i płyty głównej, musimy działać na tym, co mam. Na tym, co mamy, mam. Także no, tak to wygląda. Też planuję sobie kupić nowy mikrofon, już nie tak jak teraz mam, bo teraz mam mikrofon razem z słuchawkami, co mnie bardzo irytuje. Tylko już normalnie kupię mikrofon taki stojący na biurku i jakieś tam zwykłe słuchawki. Pff, nie wiem, z Biedronki nawet, nie żartuję. Ale normalne jakieś słuchaweczki, żeby można było słyszeć wszystko. A tak mikrofon normalnie kupię stojący już, żeby nie było żadnych szumów, tak jak teraz muszę je wyciszać w Audacity. Co też jest problemem, bo czasami one się nie wyciszają. No i tak ciężko działać, także no,
wszystko do zrobienia w najbliższych latach, wszystko się zrobi i będzie już kanał do perfekcji odebany, za przeproszeniem, na luzie. Nie będzie już żadnych błędów. Planuję, cały czas mam zamiar nagrać jakieś nowe serie z nowych gier. Mam GTA 5, mam... Co jeszcze mam? Mam The Foresta, którego też bym chciał nagrać. Z Counter-Strike'a chciałbym nagrać jakiś taki odcinek normalny, jak gram turnieju w kanale. Nigdy nie wiem jak, co z moim procesorem, bo procesor naprawdę już jest na wykończeniu i czekajcie tylko. Zrobię małą rzecz, bo tu mnie zaczęło ścinać. Zmienimy sobie na niską. Bo coś takie ściny. Nie wiem, tylko na nagrywaniu, no ale wiecie, procesor też nie daje rady, on ma trochę lat już. Niby ma te. Powiem wam, że on ma 3 rdzenie, to jest 3-rdzeniowy procesor, 3,2 GHz. A on naprawdę jest masakryczny, za przeproszeniem, bo... No, źle się nim... Nie wiem, no... Gra normalnie tak chodzi mi, później jak zaczynam nagrywać, to ścina, no... Ja może to też... Ale ja już się jąkam. Może to jest też wina płyty głównej, no nie wiem, no... Ale mówię, wszystko się zrobi na luzie. Wszystko po kolei. Ok, rozładowujemy się. Paczki rozładowujemy przyciskiem H. Klikamy i nam bierze automatycznie paczkę i odstawiamy też H. W sumie są wskazówki, jak wszystko zrobić. A jak wejdziecie w to, pokazuję wam, o, aby odłożyć paczkę, kliknij H. Tak, i kolejna paczuszka. Jep, o. 3,25. 3,23 za jedną paczkę. Czy to dużo, czy to mało, no. No i potrąciło mi kasę za tego cepa, który mnie rypnął. Powiem wam, że no 3,25 to jest mała stawka, najwięcej tutaj jest chyba 5. Ja dostałem maksymalnie 4,97 chyba. Teraz troszkę złamie przepisy, ale policji jeszcze nie ma. Ale za to admini za to karają. Ostrzeżenie, a jak się nie poprawisz, to tracisz prawko niestety. No cóż, nagrałem już dla was jeden odcinek właśnie z edytora, ale niestety zrypał się dźwięk i w ogóle pomieszałem cały ten filmik. A dźwięk był tak w niektórych miejscach tak hałaśliwy, straszny. Jeszcze nie hałaśliwy, tylko takie jakby... Takie piski były dziwne. Wina programu Audacity. Źle tam obrobiłem i niestety. Tutaj autorzy zrobili taką blokadę z tych cegieł, bo tam każdy sobie na skróty jechał, nie? Ale ja opanowałem no nowy skrót, także mi w tym nie przeszkodzili niestety. Ale najlepiej się wjeżdża nim od Sanfiera. O, troszkę pod prąd. No fajnie. Gadu, gadu, jak zawsze. Spoko tam. No już myślałem, że to ja otrzymałem. Na szczęście tylko jedna wiadomość na razie. Mam nadzieję, że tylko jedna. Dobra, chyba zawieziemy już ostatnią paczkę, bo nie wiem ile ja nagrywam. Jak zawsze ja zapominam włączyć stopera. A wiecie, te intra, te bajery, to wszystko. O, już koleś dostał ostrzeżenie. Uff, dobrze, że to nie ja. 5 skrzyni. Dokąd? Do. O Jezu, o Jezu. O Jezu, do LS. Tak daleko. Wczoraj też tam jechałem, masakrę. Ups. Ja tak mam rozwalony pojazd z wisami. Dobra. Lecimy do LS. Ogólnie będę to powtarzał już trzeci raz, bo w każdym filmiku to mówiłem. Ale zawsze któryś filmik był nie wypał. Wytłumaczę wam na czym polegają niektóre tutaj te ikony. Także zacznę od takiego podwójnego T, które jest naprzeciwko mnie. Są to stacje benzynowe na mapie. Ja to nazywam podwójne T, bo tak przypominam mi podwójne T. Dalej mamy takie eski, dolary. Są to prace takie dorywcze, wiecie, właśnie spedytor. Łatanie dziur śmieciarka oraz betoniarki. Klucz to mechanik, tymczasowy z tego co pisało. Co jeszcze? Czerwone S w Sanfierze to tam możecie zdać prawo jazdy.
Płyta taka winylowa, czy nie wiem jak to się nazywa, w Samfiero to radio, Fala FM, Krzyż Czerwony, wiadomo, szpital. No i niebieskie auto w Samfiero to Komis Mirka, gdzie możecie nabyć się samochody, m.in. Perenial, Manana oraz Valtona. Tylko te trzy auta póki co są do kupienia. A no jeszcze jedna rzecz, to tutaj właśnie w LS czerwona strefa, pistolet to strefa deathmatchu. Nie wiem po co strefa deathmatchu na serwerze takim RPG, no ale tak chcieli twórcy, to tak jest, no cóż. A tutaj Walton stoi. Ja ogólnie chcę sobie kupić Perenial 2.0 w benzynie. Bo tutaj mamy też różne rodzaje paliwa. Mamy benzynę, mamy gaz i mamy benzynę, gaz i. Nie wiem, nie pamiętam. Powiem wam skrótami: ON, PB, PB95 chyba i LPG. Nie, benzyna i chyba ropa chyba. A nie jestem pewien, nie pamiętam. Nie znam się na rodzajach paliwa, niestety. Przykro mi. Także ja ogólnie polecam wam właśnie proces pedytora, bo ogólnie na betoniarkach zarabiamy po max 19,98 za przewiezienie betonu na budowę albo Samfiero, czy w Samfiero, albo na Państwową Straż Pożarną, Policję, albo na szpital. No i jeszcze są budowy w LS i w LV. No ale dostajemy tam po 12, 14, 19, 16, różnie daje. A tutaj za na przykład 8 paczek albo 7 paczek. Jak dostaniecie na przykład za jedną paczkę 4, to macie ponad 30 zł. Także no, bardziej się opłaca na pewno spedytora. Nie powiem. Naprawdę ja go polecam, no bo warto, warto. Ja zrobiłem wczoraj ponad 160, także za kilka kursów, nie? A to też trzeba mieć farta, bo jak traficie na czasami po parę razy na 7, 8, to naprawdę po 20 zł dostaniecie, nie? My na przykład jechaliśmy z TTKL-em, jeździliśmy na betoniarkach, tak się dziwiliśmy, co tak dużo ludzi na tym spedytorze, nie? No i potem postanowiłem, że no pojeżdżę sobie na tym spedytorze i kurde, no zmieniliśmy zdanie i lepsze naprawdę są właśnie mule spedytor. Oczywiście telefon możecie nabyć na stacji benzynowej z Sanfiero, tej przy lotnisku. Tam jest taka na dole przy autostradzie. Nie, właśnie koło której przejeżdżałem na początku. O Jezu, nie otwarłem bagażnika. Chyba, że się sam otworzy. Otworzy się sam? Otwarł się, dobra. Zawsze sam sobie otwieram. A jak się sam otwiera, to dobrze. I rozładowujemy na spokojnie. Oczywiście dziękuję wam bardzo serdecznie za 300 widzów, które ostatnio wybiło na kanale. 305 dokładnie. Niedługo planuję zrobić na tą okazję specjalnie. Będzie taki super specjalny, bo wiadomo, tylko 300 widzów. Wiecie. Ale będzie specjal. Okej. Także co, ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Myślę, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz i odwiedźcie tam. Tam są różne. Mój Steam jest, mój fanpage, ale to fanpage jak jest związany ze strażą pożarną tutaj w grze. Ale jest, jest, jest. Także co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, yo! She's a diamond under.